Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie jest odwołaniem do chyba najtrudniejszych chwil w naszej historii, gdy osoby, które były u władzy w Polsce, mówiły w języku polskim, a zabijały Polaków. Dziś możemy żałować, że nasza historia musi być przypominana, bo w przeszłości wycięto z niej fakty niewygodne dla władzy minionej epoki. W zamyśle tych, którzy w 1945 roku z pomocą armii sowieckiej przejęli władzę w Polsce, żołnierze niepodległościowego podziemia zbrojnego mieli zostać całkowicie wymazani z pamięci historycznej Polaków. Dziś czcimy pamięć tych, którzy ponieśli największą ofiarę. Przypominanie o nich jest naszą powinnością i także naszym obowiązkiem. Walczyli o to, byśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Żołnierze wyklęci traktowali służbę wojskową jako coś, co obowiązuje do końca życia. Pozostali wierni idei wolnej Polski, mieli odwagę i determinację, żeby walczyć o tę sprawę wbrew wszystkiemu, bez wojskowego sztandaru, bez zaplecza własnego państwa i bez zaplecza własnej armii. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, którzy swoją walką o wolną Polskę przypłacili życiem lub też przez prawie pół wieku żyli w PRL-u z piętnem bandytów i faszystów, jak określała ich propaganda. Co najważniejsze, ich prawdziwa historia dociera do ludzi młodych, urodzonych już w wolnej Polsce. I nie tylko dociera. Ta historia ich porusza i inspiruje. Żołnierze wyklęci zasługują na pamięć, na cześć i szacunek, ponieważ po wypędzeniu hitlerowców postanowili dalej walczyć o niepodległość Polski przeciw Sowietom i ich poplecznikom. Płacili za to najwyższą cenę. Daninę własnej krwi, daninę własnego życia. Dlatego stojąc dziś przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z żołnierzy wyklętych, uszanujmy ich wielkie poświęcenie minutą ciszy. Za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy. Armia wyklęta, do nas pamięta.
1939 roku, będąc żołnierzami Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowych, podjęli walkę w obronie niepodległości ojczyzny. Tych, którzy stawili czoła dwóm zbrodniczym totalitaryzmom, niemieckiemu nazizmowi i sowieckiemu komunizmowi. Tych, którzy od końca do końca pozostali wierni słowom żołnierskiej przysięgi. Wspominamy z imienia i nazwiska dzisiaj tych, którzy tu w Koszalinie i na ziemi koszalińskiej walczyli zbrojnie z komunistycznym zniewoleniem. Pułkownik Zygmunt Szędziela z pseudonimu Paszka, zamordowany w 1951 roku. Podporucznik Zdzisław Wodocha, pseudonim Żelazny, zginął w walce w wieku 21 lat. Podporucznik Danuta Siedzikówna, Inka, zamordowana w wieku 17 lat. Podporucznik Felix Selmanowicz, Zagończyk, zamordowany przez UB. Podporucznik Henryk Wieliczko-Lufa, zamordowany przez UB w wieku 23 lat. Podporucznik Leon Suchocki, Lubiątko, zamordowany przez UB w wieku 21 lat. Wacław Kasprzyński, zamordowany przez UB w Szczecinie. Edward Kokotko, zamordowany przez UB w Szczecinie. Zenon Łozicki, zamordowany przez UB w Szczecinie. Stanisław Mincewicz, Sówka, zamordowany przez UB w Szczecinie. Edward Kosieracki, zamordowany przez UB w Szczecinie. Józek Fabiańczuk, zamęczony przez UB w Koszalinie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Polski!